Unia Europejska, najważniejsze informacje. Jest to związek gospodarczo-polityczny, do którego należy 27 demokratycznych państw europejskich. Języków urzędowych jest 24. Powierzchnia Unii to 4 233 262 km2 i jest zamieszkana przez około 450 mln osób. Powstała 1 listopada 1993 roku a jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia 2009 roku. Oczywiście u podstaw Unii Europejskiej leży powstała w 1952 roku Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Następnie w 1958 roku utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Do połączenia tych różnych struktur europejskich doszło w 1967 roku. 7 lutego 1992 roku został podpisany traktat Unii Europejskiej, czyli traktat z Maastricht. To on 1 listopada 1993 roku rozpoczął istnienie Unii Europejskiej. My przystąpiliśmy do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, razem z, 10, z 9 innymi państwami. Może kilka słów o geografii. Najwyższy szczyt to Mont Blanc. W Alpach o wysokości 4808 metrów nad poziomem morza. Najniżej położonymi punktami są leżące około 7 metrów pod poziomem morza Lamew Jordan w Danii i Zuidplastpolder w Holandii. Największym miastem jest Berlin, liczący około 3,7 miliona osób. Na drugim miejscu jest Madryt, 3,3 miliona, na trzecim jest Rzym, 2 miliony około 900 tysięcy ludzi. Warszawa jest na siódmym miejscu. Największym ze względu na liczbę ludności państwem są Niemcy, około 83 milionów mieszkańców, najmniejszym Malta, około 520 tysięcy ludzi, największą powierzchnię ma Francja, łącznie ma powierzchnię 643 801 km, a najmniejszym znowu Malta, powierzchnia 316 km kwadratowych. Unia Europejska nie leży tylko na kontynencie europejskim, ponieważ te państwa należące do Unii Europejskiej mają też, można powiedzieć, swoje obszary poza Europą. I tak, do Azji należy Cypr. W Afryce znajduje się Ceuta i Reunion, w Ameryce Południowej Gujana Francuska, a w Ameryce Północnej m.in. Martynika. Czyli można powiedzieć, że Unia Europejska znajduje się na pięciu kontynentach. Flaga Unii przedstawia 12 gwiazd, co ma być powiązane nawiązaniem, co ma być nawiązaniem do symboliki tej liczby. Czyli nie oznacza to oczywiście liczby państw, ponieważ kiedy przyjmowano tą flagę, tych państw było już 14. Ta liczba 12 ma oznaczać doskonałość i całość. Do Unii należy 27 państw. Może zaczniemy od roku przyłączenia, biorąc oczywiście pod uwagę. Te państwa, które już należały do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. I tak, od 1957 roku jest to Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, no dokładnie RFN, ale od 1990 roku są już to Zjednoczone Niemcy oraz Włochy. Od 1973 roku jest to Dania, Irlandia, Wielka Brytania, która to wystąpiła z Unii w 2020 roku. W 1981 roku do Unii przystąpiła Grecja, w 1986 roku Hiszpania i Portugalia. Rok 1995 to Austria, Finlandia i Szwecja. Rok 2004 Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, my, czyli Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry. Rok 2007 to Bułgaria, Rumunia, 2013 Chorwacja. Jak wspomniałem, od 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej. Do tego jest szereg państw, które kandydują do przystąpienia do Unii Europejskiej. Jest to Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Turcja, Mołdawia i Ukraina. Turcja, co ciekawe, kandyduje od roku 1987. Część państw należących do Unii Europejskiej należy do tzw. strefy euro których to państwach walutą jest euro. I są to Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy, Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja, Estonia, Łotwa, Litwa, Chorwacja. I chociaż większość państw należących do Unii Europejskiej dąży do tego, żeby wejść do strefy euro, to oczywiście te dążenia mogą być no, na tyle powolne, że tak realnie. Nie muszą one do tej strefy wstępować. Dodatkowo 23 państwa należące do Unii Europejskiej należą do strefy Schengen, która to umożliwia i łatwy, swobodne i łatwe podróżowanie pomiędzy państwami. Nie ma kontroli granicznych i to przemieszczanie się jest ułatwione. Unia Europejska ma trzy główne organy: Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Komisja Europejska proponuje prawa, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej mają omawiać zaproponowane prawa i decydować, czy chcą, żeby obowiązywały one w Europie. Jeżeli powstanie taka zgoda i ta decyzja zostanie podjęta, to wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej, które już wyraziły przecież na to zgodę, muszą się do tych praw dostosować. Oczywiście istnieją też inne, Części składowa, a raczej organy Unii Europejskiej. Jest to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. On zapewnia, żeby te wszystkie prawa były w sposób właściwy stosowane w Unii Europejskiej, oraz Trybunał Obrachunkowy, który to ma za zadanie sprawdzać, czy te pieniądze Unii Europejskiej są wydawane w sposób właściwy. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.